Widok na grobie Barbary Sienkiewicz wyciska łzy. To dlatego spoczęła tutaj. Pogrzeb Barbary Sienkiewicz odbył się 27 czerwca. Aktorka, która w ostatnich latach znana była jako najstarsza matka w Polsce, spoczęła na cmentarzu w Warszawie. Miejsce pochówku nie było przypadkowe. Wystarczy spojrzeć na tabliczkę widoczną na krzyżu ponad morzem kwiatów. Pogrzeb Barbary Sienkiewicz. Barbara Sienkiewicz miała 68 lat i zmarła 7 czerwca 2024 roku. Polacy poza stworzonymi przez nią rolami zapamiętają przede wszystkim to, iż artystka została matką w wieku 59 lat. To właśnie wtedy urodziła bliźnięta. Relacje rodzinne były dla Barbary Sienkiewicz bardzo ważne. Porusza fakt, iż ze względu na to miejsce jej pochówku nie było przypadkowe. Grób na cmentarzu północnym w Warszawie był wybrany wcześniej i zdrada to tabliczka przyczepiona do krzyża. Miejsce grobu aktorki nie było przypadkowe. Widok na grobie Barbary Sienkiewicz wyciska łzy. Powodem, dla którego spoczęła właśnie w tej konkretnej kwaterze na cmentarzu północnym w Warszawie, jest fakt, iż rok wcześniej pochowała tam ukochaną mamę. Skromny grób matki Barbary Sienkiewicz oraz samej aktorki po pogrzebie tonął w kwiatach. Ponad wiązankami w oczy rzucała się tabliczka z napisem Jadwiga Sienkiewicz, górująca nad nową plakietką informująca o tym, iż 27 czerwca spoczęła tam również córka kobiety znana jako najstarsza matka w Polsce. Barbara Sienkiewicz mocno przeżyła stratę ukochanej matki. Relacja Barbary Sienkiewicz i jej matki Jadwigi była wyjątkowa. Kobiety bardzo się wspierały, a aktorka do końca opiekowała się matką, która w ostatnich latach życia potrzebowała całodobowego wsparcia. Jadwiga Sienkiewicz jeździła na wózku, ale mimo to była ogromnym wsparciem dla swojej córki, która w wieku 59 lat urodziła bliźnięta. Jadwiga Sienkiewicz zmarła rok przed pogrzebem swojej córki. W ostatnich tygodniach życia jej stan zdrowia wymagał stałej hospitalizacji. Porusza fakt, iż na skromnym pogrzebie matki Barbary Sienkiewicz bliźnięta Anna oraz Piotr złożyć miały laurkę dla ukochanej babci. Dodatkowo dzieci położyły miały na grobie również pluszowego misia.